Dobry wieczór. Najpierw chciałbym podziękować tym kibicom, którzy przyjechali nas wspierać. Jednocześnie też bym skorzystał z tej okazji, żebym podziękował kibicom ASEKA za cały ten czas, który spędziłem tutaj i w którym mnie wspierali i znowu pokazali, że wspaniale wspierają swoją drużynę, także gratulacje też za to. Muszę powiedzieć, że dziś zespół ASEKA był od samego początku trochę szybszy od nas. W sumie było widać na każdym kroku, że byliśmy o pół kroku spóźnieni, na każdym podaniu byliśmy spóźnieni o pół kroku. I to w sumie w konsekwencji nas kosztowało zwycięstwa, ponieważ zbudowali przewagę na samym początku. Staraliśmy później tą, staraliśmy się od, znaczy ich dogonić w różne sposoby, nawet z tylko jednym wysokim zawodnikiem, nominalna pozycja 4, jednak nie udało się i tak jak mówiłem, gratulacje. None of those points or stats really mean anything if we don't come out with the win. Raszard potwierdził, że to nie było wystarczająco, żeby jego zespół zwyciężył. Podkreślił, że włożyli w tę grę wszystkie siły. W trzeciej kwarcie zmniejszyli przewagę ASEKA do zaledwie 3 punktów, ale w czwartej znów gospodarze odskoczyli i tej różnicy nie dało się zniwelować. Raszard podkreśla również obciążenie często granymi meczami i to też mogło mieć wpływ na wynik dzisiejszego spotkania. After that game I came here and I said this is not the way you play at home. For that game, for this game, this is the way you play at home. From the right way, from the beginning to the end. Trener Tanes Pasew powiedział, że po tamtym meczu powiedział, że tak nie należy grać na swoim boisku, a po tym meczu mówi, że tak właśnie trzeba grać. Technical, tactical stuff. We were controlling the game from the Od początku kontrolowaliśmy ten mecz. Koszalin próbował gonić, obniżając skład i przyspieszając grę. We adjusted a little bit. We had to put Pozemski out up to that point. Ale my dostosowaliśmy się do tego, znaleźliśmy na to receptę, także obniżając skład. It's good to have Żulnierewicz back after injury, 30 minutes without problem. So. Cieszymy się, że Przemek Żołnierewicz w taki właśnie sposób wrócił po kontuzji. But he still needs to work on some stuff, so tomorrow back at basics. Mm-hmm. Ale ciągle musi pracować, tak? Tak. Mm-hmm. Thank you. Pierwsze 5 minut naprawdę graliśmy bardzo solidną defensywę. Drużynie z Koszalina było bardzo ciężko zdobyć punkty. I graliśmy tak naprawdę naszym stylem. Graliśmy twardą defensywę i staraliśmy się jak najszybciej przejść do szybkiego ataku. Dzieliliśmy się bardzo piłką. Widać też po statystykach, że punkty są rozłożone po całej drużynie zdecydowanie. No i chciałem jeszcze bardzo podziękować kibicom, którzy wspierali nas przez cały mecz i na pewno byli na tym naszym wszystkim zawodnikiem.